Dzień dobry, w sobotę zaczynamy kolejnego vlogmasa świątecznego. Uwaga, 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 po rozmyciu w całym życiu. 8:30, jesteśmy od 7 na nogach, bo zaczynamy, słuchajcie, od samego rana partią szkoleń, czyli cudy wianki. A i rano i po południu dzisiaj będzie, więc sobota męcząca. Proszę pana, jaki dzisiaj dzień mamy? Rozkoszne. Sobota, poranek. Bardzo fajnie. Jest cudownie. Który dzisiaj vlogmas będzie? Piąty. Tak jest, czyli witamy 5 grudnia. Dzień dobry, witajcie w sobotę. Dzisiaj by się wydawało, że dzień wolny. Nieprawda. Najpierw MC Donald, później szkolenie ODN Słupsk, później Secret Audiovisual Project. Musimy pojechać do sklepu i jeszcze oczywiście z przyjemnością odwiedzić Dominikę i Tomka. Halo. Halo. Juhu. Kochani, dzisiaj trochę oszukany kalendarz, bo samochodowy, nasz cudowny Mikołaj został w domu. Jak widzicie, to już 24 jest za nami, ale piątka jest nieotwarta. Uwaga, te czekoladki są o wiele lepsze, mimo tego, że wyglądają identycznie jak z tamtego Mikołaja. O, choineczka. Ale... to są o wiele lepsze, nie ma to jak czekoladka na śniadanie, pychotka. Smakują weekendowo. O, o widzi pani? Podkupiła nas. Cześć Miśka, cześć kochanie. Proszę zobaczyć, ja osuszyłem, oczywiście niedokładnie jeszcze, ale z tych wrąbków i normalnie ręcznik tak, suchy. Tak, afery wciąż. I teraz uwaga, proszę państwa, przychodzi moment kulminacyjny. Zobaczymy, jak działa piasek. Szanowni drodzy państwo, do wykonania doświadczenia potrzebna nam będzie szklanka. Uwaga jaka, jeżeli państwo wydaliście już całą dotację z 500, to w McDonaldzie, to inaczej się nazywa restauracja pod Złotymi Łukami, możecie państwo za darmo do zestawu Happy Meal tego dużego dostać szklankę, tak? Chodzi o to, żeby była taka jak ta z maca. O Boże, jakby mnie usłyszeli w Kielcach. Z maca ta. Długa i jak wazon wyglądała. My mamy zlewkę, bo w pracy mamy więcej zlewek niż szklanek, tak? I teraz, szanowni drodzy państwo, uwaga, jak to zrobimy. Potrzebujemy do tej zlewki wlać na prostego składnika, który się nazywa woda. Więc pamiętajcie, nie wiem, czy wasz pracodawca... Tak, tak, właśnie mam z tej. Nie wiem, czy wasz pracodawca zapewnił wam zlew. Jeżeli mąż bądź tam pobliska osoba pomieszkująca z wami nie zapewniła wam zlewu w pokoju, gdzie prowadzicie zajęcia, to jest powód, żeby zgłosić współmałżonka do sanepidu. Tak? To jest jednak wasze miejsce pracy i zlew powinien być w każdej sali. Tak? Jezu, czujesz w salonie taki zlew i od razu sedes proponuje. Kiedyś pamiętam, jak gdzieś nocowaliśmy, to było w pokoju. Pokój hotelowy, dywany, wszystko i umywalka. Nawet nie chcesz się zastanawiać, co tam było, zanim hotel powstał. I teraz tak, proszę państwa, szkoła. Właśnie to była szkoła. Tak. I teraz tak, proszę państwa. Pani Doroto, kochanie, w ogóle te barwniki z bibuły, to za to te kobiety z wczesnoszkolnego to powinny Nobla dostać. Naprawdę. Te barwniki z bibuły są dużo lepsze niż barwniki spożywcze, bo one tak nie... Wiecie państwo, jakby to powiedzieć tak fachowo, jak to się nazywa w słownictwie? One takie jebutne nie są, no nie? One są takie ładne, a nie takie ostre, prawda? No, więc naprawdę mega polecam, mega polecam. Studio szkoleń
dzisiaj zmienia się od pewnej godziny w studio nagrań audio-wideo. Żeby nie było, że tylko ja nadaję, no to zaraz oczywiście zmieniam ujęcie i Piotr opowie, co teraz będziemy robić, tak żeby było, bo taki secret project się realizuje, cały czas ten secret project, więc bądźcie czujni. Ważną rolę będą pełniły te dłonie. Te dłonie... No nie powiem, że czynią cuda, ale są ważnym bohaterem każdego odcinka tego Secret Projectu. Będą pokazywały bałagan, który jest za tobą, tak? Ta-da! Jeszcze nie możemy powiedzieć, o co chodzi, ale się kręci i ostatnio się kręci. No to pokażemy chociaż, co jest na stole. A na stole stoją bohaterowie tej chwili. Przepraszam, walnąłem mikrofon. Czyli akcja będzie się działa doświadczalnie, no bo to bardzo taki eksperymentalny projekt, gdzie zachęcamy do wspólnego chędosz eksperymentowania, tak. A tak naprawdę projekt chemiczny, ale by była niespodzianka, jakby to nie był projekt chemiczny. No to zdradź chociaż, co będziesz robił w tym pierwszym. Ja nie pamiętam, czy ściągę wziąłem. Ja też nie pamiętam, ale jakby co mam na telefonie. No będziemy odróżniać od siebie dwa napoje, które są bezbarwne, ale są oryginalne. A tu możemy lokować nawet chyba jakie. Tu chyba możemy zalokować. Kojarzymy, prawda? Cukro free. I cukro no free. Ten sam napój. W dwóch wersjach będziemy go odróżniać. Jest o tyle sympatyczny, że jest bezbarwny i nie będzie zakłócenia żadnego koloru. Jak zwykle wsadzam łeb, w takim razie zobaczycie urywki, jak to będzie wyglądało. Może z jakiegoś aparatu wstawimy, już nie będę podwójnie kręcił, tylko ponieważ tu też kręcimy, to tak wstawimy. Buziaki, trzymajcie kciuki dalej. W ramach delikatnej przerwy jesteście teraz na statywie i uwaga, prezentuję wam, tak się robi wino. Tak się robi wino. Kto tutaj z obecnych potrzebuje zrobić najwięcej wina? Uśmiech. O, ręka się wyostrzyła, twarz nie. Kocham Canona. Cudownie. No i Piotrze, opowiedz, uchylmy rondel tajemnicy ludziom. Rondlem to ty możesz dostać zaraz. Aha. Jeszcze. Witamy was z Zawisły. Byliśmy na zakupach. Musieliśmy opuścić Polo w tym tygodniu. Pojechaliśmy sobie do skweru handlowego na ulicy Łódzkiej. Byliśmy w Biedronce. Cały bagażnik, ale Piotr, jaka jest twoja opinia odnośnie tego sklepu Biedronka? Jestem zażenowany, naprawdę zażenowany. To jest straszne, co się dzieje w tych sklepach. Straszne to było, naprawdę nic nie było fascynującego. U nas w Polo Markecie jest dużo lepszy asortyment, wybór i mnogość towarów. Naprawdę. Tego nie da się opisać, naprawdę to... Jak on ładnie świeci, proszę zobaczyć. No ale nic, szykujcie się, bo jutro, albo jeszcze dzisiaj, kto to wie, będziemy razem piec ciasto. Sobotnia zabawa przed prezentami. Czy dzisiaj pieski będą sprawdzały, co jest za prezent? Babi? A Tom? Czas na prezenty! Lecimy! No, lećcie pod choinkę. To ja polecę. Chwila prawdy. One w sobotę to nie kumają. Dzisiaj, słuchajcie, gwarantowałem, że będzie krótszy odcinek. Myliłem się, będzie jutro. Natomiast dzisiaj możecie obejrzeć dłużej. Oczy? Czy nos? Ooooooo! Jakie ładne paczki. Jakie... A jutro są Mikołajki? Jutro są Mikołajki? No właśnie,
Dzisiaj też są już. Przeczytaj na górze. Nie rzucać. Nie rzucać, czyli delikatnie. I numer 5. Mamy papierka? Tak? Bonia papierka. Jezu, będę mistrzem ujęć. Mamy drius? Tak. Bądź. Taki ładny papier nabyliśmy? Ładny. Ja też przy tym byłem przecież. A tu już się drugi odpakowywuje. Tu też, ty, Piotruś, chyba musisz tą torebkę oddać, no nie? Bo też ładna. Ta torebka to już jest tyle razy wykorzystywana. Tak mi się coś wydaje, że chyba gacie kiedyś w niej miałem. Wiele, wiele razy. Popatrz, jest wiele, ta wiele, wiele, wiele. Prezentu już nie masz. No. A torebka jest, widzisz? Słuchajcie, dziękujemy za skarpetki. Już dzisiaj z nowości. 19 par skarpetek, jedna osoba. Następna 18. 18, tak. Jeszcze pojedyncze. Na razie nie pokazujemy nazwisk. Później jak się zgodzą, to na tablicy chwały będą nazwiska. Jak ksiądz na plebanii, ile kto na kolędę. Tak, ile kto na kolędę, albo ile kto na ten, na schody. Oj, łap się, ostrość. No. Czego to się spodziewamy? Ja nie wiem. Najbardziej, słuchajcie, mnie te psy wciągają. Spójrzcie. Spójrzcie na nie, one są w pierwszej kolejności. No bo wiesz, duża paka, mega. Cały drże. Ale Piotr tak samo jak Tomasz. Ogarnia powoli. No bo to jest dom eco-friendly, no to... Eco-friendly. Wow. Tomek, czy wiesz, z jaką miłością to jest spakowane w Różankowie? Bez żadnej. To jest z tekstami. Sporny, no pomożesz czy nie? A nie ma tam jeszcze po drodze słowa na K? Jest słowo na K, ale ja zazwyczaj jak zaczynam pomagać, to jest za zdanie idź już lepiej. Tak jest. Zbliża się pozycja boczna ustalona. Jest, wygrałem. Czyli co, mam zmieniać ujęcie? No to uwaga, nie klęcz tak jak na dojenie. Co samo wystawiamy? Całe szczęście. Strzał w dziesiątkę. W tym momencie spornego powstrzymałem, mówię sporny, już starczy. No, ja wiem, co to jest zarąbiste. Ja sobie powiedziałam, że tak, że te tabletki będą, Piotruś, dla ciebie, a te dwa żele będą na Łukasza. A ja znowu chciałem to, że świetna mama traci lata, coś na lata, takie było dla mamy, było, widziałaś? Ja w tym momencie powiedziałem sporny, kurna, już coś innego wybrać. A ten dalej walczy. Ten dalej otwiera. Ale... Uwaga, uwaga, sekunda. Tomuś, czy mogę mieć prośbę? Mógłbyś wziąć to pudełko o 180 stopni, żeby napis był czytelny dla mnie? No tak, zobaczcie, co ma Tomasz napisane na pudełku. Dominisia Corporation, bo Tomasz pracuje w korporacji. Tak jest. Ale w ogóle są... Ale fenomenalne. Dawaj, Piotr, pokaż, bo Tomkowi jeszcze zejdzie godzina. Uwaga, uwaga, kochani, prezentuję co? Święty Mikołaj z Trutyńskich. Ostatnia deska ratunku. Piotrze, poproszę, żebyś wyostrzył mi. Ręce. Tomasz otwiera prezent, a ty podejrzał dupy. No zaraz będziemy tak. O Jezu, słuchajcie, jestem... Dzisiaj jestem rozkojarzony. Uwaga, uwaga. Jest już pierwsze, co Dominika trzyma. To nie jest tak, że tam jest ciasto wewnątrz, dobrze, tak? Dobrze, teraz znowu wracam do akcji. Piję dużo kawy. O, i to są takie filiżaneczki, co Tomasz lubi z nich pić. Tak, dlatego bardzo uważaliśmy, jak je kupowaliśmy. To nie były takie pierwsze. No i są takie pierwsze lepsze. No nie. To nie były tanie. Ale jakie mają fajne. Ale ja to chcę też tanie. Tyle filiżanek przejrzałem. No. W życiu tyle dało. No to nie, jest tak, to nie są takie proste rzeczy. Ooo. Ale dzięki temu, że masz swoje ulubione. Bam, bara, bam, bam, bam. A to w ogóle te słuchajcie, to, przepraszam za ostrość, tak, przepraszam. Słuchajcie, te gumki to się zdejmuje, bo to jest, żeby łyżeczkę tam też prócz no ozdoby, tak, no nie? Ale ładnie wygląda. A druga powinna być potłuczona. Nie, no ale one tak były zawinięte, a tej po prostu... A teraz uwaga ja,
Mamy tak. To jest ten żel do, na żal dół. Żeby ostatnia deska ratunku, żeby się bali. A co to jest tak naprawdę? Mydło chyba. Bo to oprócz tego, że to ma śmieszne coś tam, to wewnątrz tam jest coś właśnie fajnego też. Bardzo. Produkt jest formą żartu. Nic z tego nie należy traktować poważnie. O, dlatego jak tutaj jest, o, zobaczcie, kaktus, to tego nie musimy traktować poważnie, tak? Żeby się bali. Piotruś, otwórz mi, bo bym chciał zobaczyć. Następne. Słuchajcie, w tym roku... Na poniedziałki i dla większości księgowych. Tak. Żel na ból pupy. Dobre. Luz Słuchajcie, drugie hasło. Luz wentyl gwarantowany. Mydełko? Czytałam, że chyba jest mydło w środku. A rzeczywiście. Mydło antybakteryjne w płynie. Fajne. I tutaj też jest chyba. Grami, ale to jest dobre, słuchajcie. Lata stop, ekstra mocne. Tabletki antystarzeniowe, silna dawka. Młodopiryny, dobre. Będziesz wiecznie młody. Żadna ci się nie oprze. Efekt gwarantowany. Świetne. No świetne. A tak naprawdę, słuchajcie, to tutaj jest drażetki z mlecznej czekolady. O, to też fenomenalny pomysł. Ale zastanawiałem się, co za tabletki są we mnie. Jakbyś mi otworzył. Bardzo, strzał w dziesiątkę. Dominika, chciałem dokładnie to, to samo wam kupić. No tylko dla mamy i tego. I taty. Mamy. One są niebieskie. Niebieskie tabletki, słuchajcie, na młodość pupy. Świetnie. Świetnie. Słuchajcie, to jakie fenomenalne, a tam było mnogo takich różnych cudów, no nie? No i też można poczytać, bo tam... Święty Mikołaj, słuchajcie, trafił w dziesiątkę. Trzeba przestrzegać się do... O, szalona apteczka. Jutro będziemy oceniali wszystkie prezenty z całego tygodnia, co się najbardziej podobało. Ja wiem, ja już wiem. Ale nie, no do jutra będę się zastanawiał. No nie? Słuchajcie, prawie przy pierwszy tydzień przeżyliśmy. Mieliśmy mieć jutro wolne. Podgląd. Mieliśmy mieć jutro wolne od siebie z racji niedzieli? Nie. Jutro czeka na nas wszystkich niespodzianka. Zdarza się każdemu, prawda? Zapomniałem o QR-kodzie, ale nie przejmujcie się, leci do was prosto z Różankowskiego WC-tu i myślę, że teraz każdy go złapie. Łapcie stąd, łapcie.